Yo, cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony The David Games. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Polska Wieś. Witam was oczywiście w Farming Simulator 22 wraz z moją tutaj ukochaną czerwoną strzałą nazwaną 60 oraz 30 oraz Warfarmą, czyli naszym rozrzutnikiem. Lecimy z pracami kolejnymi pożniwnymi. Dzisiaj postanowiłem, że jeszcze żniw nie będę robił. Myślę, że w następnym odcinku, jak może chociaż trochę przewinę albo coś, co ten rzepak lub owiec sobie skosimy, ale dzisiaj lecimy sobie z takimi luźnymi pracami. Nie wiem też, czy ten odcinek będzie długi czy krótki, bo dzisiaj niedzielka, kiedy to nagrywam. Ostatni dzień, można powiedzieć, ferii, od poniedziałku do szkoły, więc nie wiem, jak to wyjdzie z tym odcinkiem. Mam ponagrywany na cały tydzień nowy plan odcinków. Mieliście dany na karcie społeczności, także myślę, że fajnie. Tak jak mówię, dzisiaj akcja obornik i postanowiłem, że akcję obornik zrobimy sobie na polach tamtych na tym jednym oraz drugim, które żeśmy sobie talerzowali, bo mówię tak, obornik zajebiście wygląda po talerzówce, a nie ma nigdzie indziej stalerzowane. Zetorek przyrykowany z pługiem, bo pojedziemy sobie poorać na naszym polu po pszenicy. I mówię, tam obornika nie będę dawał, tylko damy sobie więcej nawozu, także przez to nie chciałem tam talerzować, tylko sobie zaoramy. Zasiadamy do naszej 30, jedynkę sobie wbijamy i lecimy z tym ładowaniem. Tu teraz z wajchami trzeba ogarnąć, żeby zobaczyć, jak to w ogóle tutaj pójdzie ładowanie. Mam nadzieję, że dźwięki nie są za cicho, nie za głośno. Jak są, to czekajcie, my sobie tak, jeśli też słyszeli tę moc, to damy sobie, myślę, że... A jakbym dał tak? Dobra, tak dajmy. I myślę, że będzie fajnie. Bo 60 akurat będzie miała wygar, więc przy niej będziemy musieli sobie te dźwięki troszeczkę ściszyć. Obornika całkiem sporo jest, także o to się tutaj nie martwię, że mi go braknie. Jeszcze tylko telefon wyciszę. O, już idealnie można sobie lecieć. Zobaczymy, ile będzie, 3,5 tony wchodzi, więc powinniśmy 5 łyżek, 5 naszych tutaj tych, nie wiem, czy łyżek, czy wideo, jak to nazwać, około wrzucić 4 i trochę, dokładnie, bo one tutaj są po 760, więc 4 i trochę, oj, bo się nie wysypało całe, powinniśmy wrzucić. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? Poza odcinkiem chyba tylko stależowałem se te dwa kawałki, bo dawno nie nagrywałem tej serii, więc dosyć tu nie pamiętam. Ale chyba se tylko stależowałem te kawałki dwa, które były po jęczmieniu. I nic więcej nie robiłem, jak dobrze mi się wydaje. Jęczmień, no to czekajcie, co ja z jęczmieniem zrobiłem? A nie, jęczmień to widzieliście, gdzie był wysypany, no i tyle. Słomę, za chwilę podejdę wam pokazać, co gdzie stóg ułożyłem. Więc zaraz wam tutaj pokażę. Myślę, że spoko miejsce, nie chciałem nigdzie na polu ani nic, więc mówię, takie miejsce akurat git będzie wyglądało. Dobra, gasimy i się udajemy do no w sumie za gospodarstwo na końcu. Tutaj poupychałem więcej te maszynki i tu sobie ułożyłem ten stóg. Tyle dał nam beleczek, czyli tu jest 2, 4, 6, 8, 10 i tu 4, czyli 14 balotów. I myślę, że naprawdę ładnie ten stóg wygląda, według mnie. Więc łapeczka w górę oraz subik na kanale można zostawić. A my bez zbędnego gadania już tutaj szybko biegniemy. Zasiadamy do 60, palimy ją. I oczywiście trzeba dźwięki ściszyć. Tak będzie za głośno? Może trochę. Dajmy sobie tak, wbijamy sobie dwójeczkę i możemy sobie cisnąć. O, już czuję, że nawet na tym jest za głośno. Ale no trudno się mówi. Zamknijmy sobie drzwi, bo i tak nie idziemy nigdzie wychodzić ani nic, możemy sobie przymknąć. Ładna pogoda, 16 godzina, naprawdę ładnie to wygląda. Tu jak jest, czysto, czysto. Więc sobie elegancko wyjeżdżamy. No to pole na pewno będzie trzeba w przyszłości zakupić, no bo cały czas tak jak będę miał jeździć dookoła, no to trochę ciężko, ale przez to nie chciałem sobie ułatwiać na start i tego pola nie kupywałem. No dawaj, dawaj, 60. To jest tylko 3,5 tony obornika. A ty żeś tutaj zdechła, jak nie wiem, pod tę górę. Dobra, i piątkę zatapujmy i lecimy sobie.
Głośno jest, wam powiem. Naprawdę jest głośno. Ja sobie jeszcze tutaj dźwięki ogarnę, tak żebym na pewno mógł przegłuszać tą 60-kę. I zaczniemy sobie od tego mniejszego kawałka, które znajduje się o tutaj. Nie wiem, dwójką chyba będę jeździł te 9,5 na godzinę. Coś takiego. Dobra. No i co, i gaz, i odpalamy to. Rozrzuca dosyć szeroko jak na farmę, ale to fajnie. Zobaczymy, jak to będzie tutaj szło. Miejmy nadzieję, że fajnie. Fajne, że są animacje, że wszystko tu działa. Jeszcze przed odcinkiem sobie to sprawdziłem. Bo mówię, kurde, żeby nie było cyrków tak jak kiedyś na wieśniakach. Jeżeli chodzi o wieśniaków, to jeden odcineczek żeśmy sobie nagrali i go widzicie. Widzieliście go 13 lutego w poniedziałek, jak to nagrywam, to właśnie niedziela, to dzisiaj właśnie widzicie trzeci odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie widział trzeciego, takiego z trzeci? To był trzeci z zbierania słomy i sprasowania oraz talerzowania właśnie. To kto go jeszcze nie widział, no to serdecznie zapraszam. Jeżeli nie zapomnę, to ja zawsze na początku czy tam na koniec daję go w poprzednie odcinki w karcie. Więc jeżeli nie zapomnę, to oczywiście tam się pojawi. Powiem wam, że to rozrzucanie obornika jest zajebiste. Naprawdę mega ładnie to wygląda. Ta 60-ka z tą warfarmą, no petarda, jeżeli chodzi o wygląd. Dobra, to teraz tak, tu cofnijmy sobie troszeczkę. I tu zaczniemy i tu już mamy poprzeczniak wyrobiony. Więc fajnie. Fajne też dźwięki są. 60-ka, no jakbym jeździł do środka, no to jest trochę za głośna. Ale jak sobie tak oddalę kamerę i sobie tak będę patrzył, to aż taka głośna nie jest, więc mam nadzieję, że akurat mnie tu w żaden sposób zagłuszać nie będzie. Trochę ciężko ma, bo jak widzicie 8-9 pod górki. Wiadomo, 9,5 to mamy maksymalną naszą prędkość na tym biegu. Ale nawet ciężko ma 8 czasem łapie, więc ciekawie, ciekawie. Już mi się wydaje, że ten rozrzut... O Boże, ja nawet nie widział, pod co ja podjeżdżam. Że troszeczkę węziej rozrzuca niż animacja. Tak mi ja tutaj właśnie teraz zauważyłem, więc sobie... Trzeba było zrzucić ten bieg, kurwa. Jak ciężko. Dobra, czekajcie, bo tutaj i tak jest zbyt duży kąt, więc ja sobie tutaj podcofam. Bo i tak nie ma sensu co tracić tego też obornika za dużo. Zrobiłem kółko i te 3,5 tony nam pójdzie sobie w moment. Dobra, tak sobie teraz rozrzucimy i powinno być tutaj elegancko gitarowo. No i tu jeszcze sobie raz to przejadę i ten cypelek tu będzie załatwiony. No, tak jak mówię, on widzicie troszeczkę węziej rozrzuca niż animacja. Więc nawet jeszcze zobaczę się upewnie na mapie. No tak, widzicie, tutaj został taki mały cypelek. Więc teraz już wiem, że muszę troszeczkę bliżej jechać, żeby po prostu nie rozrzut, żeby po prostu no całość dobrze nawieść. Dobra, tu dwójeczka i możemy sobie włączyć. Tak sobie myślę, że jak sobie tyle pojedziemy, to powinno być fajnie. 60-ka dosyć głośna. O, tak jak wam teraz tu widzę, macie ją na minus 25, więc naprawdę jest dźwięk, a ja mam swój głos na minus 20, minus 15, więc aż takiej wielkiej różnicy nie ma, ale jak sobie oddalę, to już mamy tutaj 60-kę na minus 35, więc wtedy myślę, że mnie w miarę fajnie słychać. No, powiem wam, że tego rozrzutnika, tego obornika idzie całkiem sporo, bo patrząc na to, ile idzie na wieśniakach przy naszym rozrzutniku, no to tutaj idzie w tym rozrzutniku o wiele, wiele więcej tego obornika, bo na wieśniakach tośmy to całe pole zrobili tym tonarzem, który tam jest. Dobra, czwórkę zatapujmy i możemy lecieć. No szkoda, że tu żadnego przejazdu nie ma, więc musimy lecieć sobie na obkoło. Tu mógłbym, ale tam bym musiał przejechać przez kogoś gospodarstwo, więc przez to właśnie sobie stwierdziłem, że sobie polecimy tak. Rozrzucę sobie to pole i zobaczymy. Najwyżej, jeżeli starczy czasu, no to dzisiaj sobie już wyruszymy te żniwa, ale w co wątpię, bo tak jak mówię, rozrzucę sobie ten jeden kawałek, żeby nie robić znowu cały czas na tych polach samych, bo muszę w końcu pokosić tamte kawałki.
No i polecimy sobie poorać troszeczkę. Nie ogarnąłem jednej rzeczy, czyli nie podniosłem sobie tekstury jakby, bo w tym pługu jest niska tekstura. I tak średnio to wygląda, więc nie ogarnąłem tego, szkoda. Bo w sumie zacząłem to ogarniać jeszcze przed rozpoczęciem serii, ale coś mi nie szło i miałem zacząć szukać przyczyny, jak to zrobić. No i jakoś później mi to z głowy po prostu wyleciało. Dobra, gasimy, bo to chwilę zajmuje. Niech się troszeczkę odetnie nasza 60 i palimy tego małego skrzata zwanego 30. I sobie lecimy z tym ładowaniem tutaj. Ale nawet zakopić 30. Zajebiście, kurde, kocham już to ładowanie 30, nawet z pierwszej kamery. To jest tak piękne, bo nawet zewnętrznie to nie oddaje, co jakbyśmy mieli tu ładujemy z pierwszej. Naprawdę, zajebiście to wygląda, jeszcze to trzęsienie się tutaj 30, no, petarda po prostu. Znaczy się zupełnie, tu są jakieś wajchy, działa kurwa, działa oczywiście. Patrz to, ja też mam taką wajchę u siebie w realu. Nawet tą jedną od kamery, więc przez to tutaj tak ładnie nam leci to ładowanie. Troszeczkę wolniej wiadomo to opuszcza. Musiałbym sobie po prostu czułość na troszeczkę wyższą podkręcić. No i wtedy już byśmy szybciej to ogarniali, ale stwierdzam, że kurde 30, no to ona też aż tak szybko nie ogarnia tego opuszczania i podnoszenia. Więc jest to tak myślę, że w miarę okej. Co jeszcze tu mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o tą serię, że teraz jak mam odcinki tak poplanowane, no to wyjdzie po dwa odcinki z każdej, o ja pieprze, tego to się nie spodziewałem, my nie trafiamy, tego to się naprawdę nie spodziewałem, też idealnie animacja i wszystko leci, więc mówię kurde. Coś mi tu nie pasowało, no ale dobra. Wracając. Jeżeli chodzi o teraz te odcinki, no to jak widzieliście na karcie społeczności, bo ten odcinek widzicie... Kurde. Se wezmę kalendarz, bo mam poplanowane. Ten odcinek widzicie, jak mamy wtedy piątek. 17. Więc to był drugi odcinek, można powiedzieć, w tym tygodniu. No i w piątek no to zaczynałem, można powiedzieć, akcję daily, bo w piątek, sobota, niedziela odcinki, później jeszcze poniedziałek, więc no naprawdę jest tego całkiem sporo. Trójka i lecimy sobie z powrotem. Światła naprawdę mocne. Szkoda, że tylko nie ma tylnych, czy są? No nie ma. Nie ma tylnego światła. Muszę zobaczyć, czy halogen się da zamontować, czy się go nie da zamontować. Dobra, wolne. Od razu czwórka, zanim jeszcze tutaj pod górę będziemy capować. Niech będzie ta czwóreczka nasza kochana. No i tu będziemy skręcać. Gdzieś sobie migacz tam dam, żeby tam już tamci, co jeszcze nawet nie skręcili, to już widzieli, że będę skręcał. Więc tu zajeżdżamy, lecimy z kolejnym partią tego obornika. 13 minut odcinka mamy, więc myślę, że akurat do 20 może gdzieś będę go rozrzucał. No i później resztę sobie pójdziemy poorać. Myślę, chociaż chciałbym jeden kawałek zaorać, bo gram tutaj na kwastach, więc przez to właśnie to jest. Wapno jest wyłączone na ten sezon, bo stwierdzam, że za dużo tutaj rzeczy teraz jest. Muszę się wkręcić jakby trochę w tą serię, więc przez to wapno jest na ten sezon tutaj wyłączone. Dobra. Dwójka może być drogowa, tak jak była. I możemy lecieć dalej z tym rozrzucaniem. Ten bałek się tu kręci, kurde, oczywiście, że się kręci. Fajnie zrobione, naprawdę. Można sobie cisnąć. Szukałem też 60, żeby tą wymienić, że nie miała problemu z opuszczaniem, ale chyba tą wadę to ma każda 60. Albo każda 60 to jest kopii wklej od innego autora, wszystkie rzeczy związane z podnoszeniem i opuszczaniem. Więc przez to właśnie tutaj, no, trochę ciężko będzie, ale no, jakoś sobie poradzimy. Dajmy sobie te dłuższe światła tu włączmy, bo ja tu nie widzę, gdzie ja tu ja wcześniej jechałem, tak? No i tutaj trzeba włączyć. Dobra, włączamy i lecimy, już można wyłączyć. Oj, bo się trójka biła jakimś cudem. Dobra. Lecimy sobie, miejmy nadzieję, że już nam tego obornika starczy na ten kawałek, co tutaj mam, bo tak, no kurde,
Nie chciałbym specjalnie po na jeden przejazd jechać, żeby tu uzupełniać tego obornika, więc oby starczyło go tylko na te przejazdy, które tutaj zostały nam. I myślę, że będzie fajnie. No, boli mnie to, że robię ciągle na jednym i tych samych polach. Ale no mówię, nie są skoszone tamte, więc nie ma co na nich robić. Tak to przyjdzie jeszcze, myślę, że no kurde, z tą talerzówką bywa tak, że no miała być do 60 te takie prace, ale chyba talerzówka zostanie kupiona do jednak do Zetora. Bo tu chodzi, żeby się rozwijać. A nie, że ja mam kupywać maszyny, które będą jeszcze do traktora mniejszego, więc myślę, że kupimy jednak sobie talerzówkę do naszego Zetorka. To dajcie też oczywiście znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, do czego my mamy to kupić, ale według mnie do Zetorka będzie lepiej, fajnie, bo też oczywiście no chcę jak najszybciej też kupić sobie jeszcze jakiś taki podobnie tutaj nie jak mocowo, o mocowo brakło mi słowa, traktor jak Zetorek, żeby po prostu było tak, że jeden sobie będzie mógł na przykład orać, drugi będzie siał z tym. Zetorek jest troszeczkę nie że za mały, tylko za lekki do siewnika z tym całym zestawem. I nawet jak już mu troszeczkę większą masę wrzucałem w plikach, to i tak jakby to tak dobrze nie działało. Więc przez to właśnie tutaj sobie tak myślę, że będzie trzeba coś pomyśleć też nad jakimś innym traktorem, ale no to będą pieniądze zimą, to będziemy sobie myśleć co i jak. Teraz się tym nie martwię. Dobra, obornik skończony. Akurat mamy 17 minutę, to zajedziemy sobie na gospodarstwo i możemy sobie, oj, przez krzaki się przyjechać. Zajedziemy sobie na gospodarstwo i będziemy mogli sobie ogarnąć. Dawaj, bo jak kopci, bo ma ciężko. 1400 obrotów, niskie obroty i rozpędzaj. Dobra, nie to. Dobra, i teraz skręcamy i power. Odpalamy Zetora, lecimy ze tą orką, zobaczymy też jak to pójdzie, miejmy nadzieję, że fajnie. Bo tak jak mówię, no nie ma GPS-a, więc zobaczymy jak to pójdzie pod jazdem, pod kątem czy coś. Miejmy nadzieję, że hit. Ale tam myślę, że chyba w miarę proste to są kawałki. Dobra, tu wolne. To jak przejedzie samochód raz na jakiś czas, to jest maksymalnie. Bo ogólnie jest chyba tak, zauważyłem, że jak jadą samochody, to jedzie ich pełno, a jak nie jedzie, to nie ma nic. Więc chyba w ten sposób tutaj wygląda. Zwierzątka są git, bo wiadomo, nic tu nie przebijałem czasu, więc nie trzeba było w nich nic ogarniać. No i dobra, ja sobie tu zajadę, bo poza odcinkiem najprawdopodobniej będziemy tutaj ogarniać. Będę musiał sobie tu ogarnąć ten rozrzucanie obornika, więc ja sobie tutaj tak, o, elegancko podjadę, wyrzućmy bieg, gasimy i lecimy do Zetora. Dobra, szybko, sprint. No, panie, otwieraj. Dobra, palimy ten sprzęt. Dobra, podnoś, puk. Ups! Że się tam wbił ziemi. Dobra, dwójkę zarzućmy. Możemy sobie cisnąć. No, teraz to wygoda jest, kurczę. Klasa. Nic tutaj nie jest głośno, za chwileczkę wam dźwięki tutaj troszeczkę głośniej dam, bo teraz no to, żeby się było słychać troszeczkę tego naszego maluszka, zwanego Zetorkiem. Dajmy mu wpalnik. On akurat jakichś mega dźwięków nie ma, ale kurde, jednak na tych 40% tego słychać, na 30 będzie git. Dobra, skręcamy. Tu jest wolne, także elegancko. Tu jest też wolne, więc sobie od razu trójkę zarzućmy i możemy cisnąć. No ta droga jest tutaj fatalna, bo zobaczycie ile tu jest dziur. O, jak będziemy skakać. Jak z przyczepą tu jechałem, czy tam z prasą, z czym żeśmy tu zjeżdżali, no to naprawdę, naprawdę ciężko było. Chyba, żem tutaj... nie, to ja żem poza odcinkiem tutaj jechał chyba. Ale nie, na odcinku jakim też jechałem tak wolno. Tylko nie pamiętam już czym, chyba z prasą. Żeśmy zjeżdżali, chyba tak. Chyba tak mi się wydaje, że to było właśnie z prasą. Trzeba było zbić bieg. No i tak, teraz zacznijmy sobie od którego kawałka. Tego skośnego mało mi się tu uśmiecha, więc sobie pojedziemy na początku na ten kawałek. Zobaczymy jak to pójdzie temu Zetorkowi.
Damy mu sobie, nie wiem, jedynka, ta, albo dajmy sobie dwójka terenowa. Dobra. I teraz troszeczkę do tyłu. No i na dół. I kamienie są tylko wyłączone, bo jak już zaczną te kamienie lecieć, to będzie masakra. Wyłączone. Dobra. Opuszczone. Można... O! Przymielił nam troszeczkę. Ale myślę, że pójdzie git. Jak będziemy sobie tak patrzeć, w miarę jak ten traktor jedzie, no to powinno być git. O, ale gdzieniegdzie czuję opór. Nie wiem, czy nie zrzucę sobie na troszeczkę wolniej. Zobaczymy, jak to za chwilę z zewnątrz wygląda. Nie, jest git. Tak możemy sobie 11 jeździć. Nie ma też co tutaj przesadzać z prędkością, bo mógłbym sobie jeździć te 8, ale on nawet nie chodzi dobrze przy tej prędkości. Więc niech sobie jedzie na tej te 11 i też naprawdę fajnie powinno wyglądać. Łoż, kurde. Belka tu jest, za chwilę trzeba ją przestawić. No dobra. Przesuńmy sobie tylko tą belkę. Jakby ją tu... Kurde. Tak. Dajmy sobie tą belkę. Czekajcie, muszę na pewno podnieść pług. Troszeczkę sobie odjechać. Tu i tak będzie poprzeczniak. Teraz ją przepchniemy. O! Turlej się, turlej. Turlej, dalej, 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 dalej. O! Jeszcze kawałek. Dobra. Tuj. Dobra, udało się. Przeturlaliśmy na drugą stronę. I teraz już możemy sobie cisnąć na tą stronę tutaj. I zobaczymy. Zobaczcie, jak pewnie przymieli, bo to górę ma. Więc pewnie tutaj nam troszeczkę przymieli. O! Ciężko, patrz ta, co się dzieje. To właśnie jest ten kochany nasz mod. Że jak widzicie, troszeczkę nam tutaj niszczy, ale wygrzebał się. Jakoś się tutaj grzebiemy, ale dajemy radę. Widzicie, ciężko mamy, ale on jakoś idzie. Tu dwójkę mu zarzucę i żeby się... Oj, nie rozpędzi go. Jednak ciężko, ciężko. Dobra, możemy sobie tak cisnąć. Za chwilę on tu powinien złapać coś, ale pod górkę cały czas, więc nie jest to lada wyzwanie. Czasem przymieli w ten sposób, że jak widzicie, lekko tylko zerwie, a czasem właśnie mamy ciężko totalnie. Ale no, dajemy jakoś radę. Ten przejazd mi się wydaje, że tylko jest taki pierwszy, a później już powinno być w miarę git. Bo tutaj skaczemy trochę po terenie, który jeszcze tak jakby jest twardy mega, czyli po tej miedzy. No i przez to właśnie ciężko, jeżeli chodzi o równe tutaj jechanie. Jak to tu wygląda, jest git. Dobra, dwójkę zatapujmy, pójdzie. Ej, no zmuli go. Ale on ma opór naprawdę niesamowity. Mega, mega ciężko. No trudno się mówi. I tak nawet prędkości nie złapiemy dobrej. Więc nie ma co tutaj ryć za mocno tym ciągnikiem. Ale nawet jestem zadowolony, że prosto przejechałem. Tu jest taki jedyny plus. O, na trójkę rzućmy, bo to dźwięków nie ma. Jak czwórkę się rzuciło, to 30 na godzinę będzie jechało. Dobra. I teraz tak. Jak pojedziemy równo z maską, to będzie gitara. Dobra. Opuszczamy dwójka i on powinien iść. Dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i coś czuję, że będziemy mieli nie lada problemy z powrotem, bo jak w tą stronę, ja już czuję, że on ma ciężko, a co dopiero, jeżeli to będzie w tamtą stronę. O, tu możemy właśnie, ja lubię sobie zawsze orce tak jeździć. Idealnie widzę wtedy, czy traktor jedzie w gruździe, czy nie. Dymówę daje niezłą. Naprawdę. Niezłą daje tą dymówę, ale fajnie się ora. Nie powiem, że nie, bo naprawdę fajne przechylenie jest w ogóle. Patrzcie, jak on jest ładnie przechylony, więc to mi się tutaj w nim podoba. Dobra. Tu sobie zapinamy teraz to i lecimy. Jedynkę dajmy i próbujemy. Nawet się nie zatrzymuje, wjeżdżam i opuszczam i... O kurde.
Najgorsze to, że nie mamy niższego biegu. Oprócz tej jedynki. Więc jak się zakopiemy, to będzie naprawdę, naprawdę ciężko. To też jest chyba spowodowane tym, że my tu mamy ustawione... Mancz, najmocniejszy. O! Teraz może będzie... Czekajcie. No, dajmy litę. Aha, to nic nie daje. A nie, to jest jeszcze gorzej teraz. Dobra. Dajmy te rekomendowane, co jest i jedźmy na tym. No ciężko, ciężko. Nie powiem, że nie, bo naprawdę, jak widzicie, on ma co tu robić. Mieli tymi kołami niesamowicie. Ale przynajmniej jakieś to jest fajne tutaj rozwiązanie. Boże, co to będzie po tej orce z siewem? To będzie już, widzę, masakra, że 60 z tym obornikiem jednak się nie kopała. Tylko poszła, to było ciekawe. Jak dwójkę mu capniemy. A jakbyśmy dali... A, jest jeszcze niższe są, dobra. Jeszcze są biegi LL. Jeszcze niższe. Trójka to nie, no dobra, trzeba dać mu tu jedynkę i tyle. Nie ma innej opcji, więc dobra. To już nie było, jakbyśmy się zakopali. Mamy jeszcze biegi LL. Bo tak z ciekawości mówię, teraz przełączę jeszcze. Czy da się coś niżej i patrzę, o jest jednak. Więc fajnie. Zaraz 30 minuta skoczy, więc kurde, a my tu dopiero dwa kółka zrobili. Więc naprawdę ciężko to idzie, jak widzicie. No, ciężkie ziemie, nigdy tu tak dobrze orane nie było. Z tego, co mi się wydaje. Co mi tutaj nikt nie mówi, teraz nie chcę tutaj poryć za dużo. Więc sobie po prostu przejedziemy tak, dajmy dwójkę i na H włączmy. Trzeba niestety tak przejechać, no bo tu inaczej nie ogarniemy tego. Tu sobie dwójką możemy na spokojnie na pewno lecieć. Dobra, i ogień w podłogę. Co mi się tu podoba, co tutaj widzę, że... muszę zjechać. O. Naprawdę prosto oramy. Nie ma tu żadnych wywijasów. Ten pług też jakoś mega nie wariuje. Chociaż mi się wydaje, że teraz jakbym się spojrzył do tyłu, to jest tam makaron. Makaron. Makabra, chciałem powiedzieć. Nie, tylko była tam na samej górze coś źle, tylko w bruzdę wjechałem. Także no, jednak jest gicior. No dzisiaj taki, myślę, odcinek trochę luźniejszy. Jeszcze jakieś 3-4 minutki sobie porobimy, żeby trochę ponad te 30 minut było. I tutaj będzie tyle. Ze względu na to, że niedziela, a chcę po prostu nagrać ten odcinek, żeby mieć cały tydzień wolny. A jakiegoś mega długiego też tego odcinka nie chcę robić. Więc jak mam w kółko gadać jedno i to samo i jeździć i tylko orać i na przykład w tą stronę jechać tylko 6, bo on się po prostu tutaj kopie, ten traktor, więc no to po prostu zbytnio sensu nie ma. Także myślę, że dojedziemy sobie do końca, bo pewnie nam zajmie to 2 minuty i wtedy akurat wtedy sobie ten odcinek skończymy. Język się plącze już, bo już jest późno, można powiedzieć, na nagrywaniu 18, więc już dawno powinna być robota skończona, ale wcześniej było, można powiedzieć, ogarnianie save'ów, trochę czasu spędzonego z kim innym, potem było robienie miniaturek pod wszystkie odcinki, teraz się wrzuca jeszcze mi odcinek na jutro, czyli na poniedziałek z wieśniaków. Jak ja to nagrywam, to właśnie na jutro na wieśniaku mi się wrzuca odcinek. Było szykowanie właśnie tytułu i takich rzeczy pod odcinek, który już dzisiaj wyszedł o 17. Także naprawdę tej pracy nawet w niedzielę jest. Jak widzicie, to kółko, no to przednie to się nie zatrzymuje w ogóle. Tak po prostu mocno nam tutaj mieli, ale no naprawdę tu widzę, że ciężkie ziemie są. Niby to dobrze, bo nie będą żyzne te ziemie, bo wiadomo, z 10 ton aż sypko tej pszenicy tu z tych dwóch kawałków. Ale jednak, jak ma wyglądać tak każda orka tu, no to będzie ciężko. Dobra, uda się tu na raz wykręcić, uda. Fajnie. Dobra, i myślę, że tyle tutaj to sobie tylko wyprostuję. Czyli wjedziemy sobie... a nie, musimy wjechać sobie tak, żebyśmy... byli w tym przejeździe. Dobra, i tu już praktycznie na równo zaraz będziemy.
Dojedziemy sobie do tego momentu, gdzie to się wyprostowuje. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. To na dwójkę. Zarzucił go. No panie, chcę... Dobra, musimy tą jedynką go katować. Dobra. I co? Tyle. Ja tu sobie go pięknie tej bruździe zostawiam. Zamknijmy drzwi, może będzie lepszy efekt. Zwiększenie odcinka. Fajnie wyszła ta oreczka. Oreczka Orunia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapeczka w górę. Myślę, że mile widziana, zostawiona za tego pięknego zotora. Patrzcie, jak on się już ubrudził. No, jest to tutaj Rychty Mikołaj, później pod górkę, także ja sobie tutaj będę bawił i rył tymi kołami. A wam życzę po prostu miłego weekendu, można powiedzieć, bo to w piątek wychodzi, także do następnego odcinka, czyli w sobotę o 17. Ciałeczka i trzymajcie się. Cześć!